Rozdział pierwszy. Niedługo będziemy, powiedział smutny pan numer jeden, który siedział za kierownicą, nie rzucającego się w oczy czarnego Chevroleta. Zobaczy pani, że Belleville to naprawdę piękne miejsce. Lokalna społeczność jest bardzo ze sobą zżyta, dodał smutny pan numer dwa, oglądając się przez ramię. Poza tym miasteczko jest malowniczo położone nad samym jeziorem. Blisko stamtąd do Nowego Orleanu i miało niesamowite szczęście, bo ostatnie huragany ominęły je szerokim łukiem. Nawet Katrina zostawiła je właściwie nienaruszone. Rany, oni chyba przed wyjazdem naczytali się jakichś przewodników, pomyślałam ze złością. Nic mnie nie obchodziła malowniczość Belwil i fakt, że mieszkańcy miasteczka trzymają się razem. Czułam się trochę jak nastolatka, wbrew swojej woli wyrwana przez rodziców z rodzinnego domu i środowiska, które znała, i zmuszona do przeprowadzki na drugi koniec kraju. Tylko, że nie byłam nastolatką, nie miałam rodziców i zamierzałam wrócić do Nowego Jorku tak szybko, jak to będzie możliwe. No i w wieku 28 lat wiedziałam już, że nie ma sensu wściekanie się na coś, na co nie miałam wpływu. To tylko trzy miesiące. Powtórzyłam sobie po raz setny podczas tej kilkugodzinnej podróży. Dwaj smutni panowie w czarnych garniturach towarzyszyli mi zarówno podczas lotu z Nowego Jorku do Nowego Orleanu, jak i później w podróży samochodem do miejsca mojego zesłania. Belleville leżało na północnym brzegu jeziora Train. Sama zdążyłam całkiem sporo wygooglować na jego temat, bo nie byłabym sobą, gdybym się dobrze nie przygotowała. Z moich ustaleń wyłaniał się obraz świetnego miejsca do życia, z niską przestępczością, łagodnym klimatem, piękną okolicą i sympatycznymi ludźmi. Obraz miasteczka wprost idealnego, całkowicie nieakceptowalnego dla dziennikarki śledczej takiej jak ja. Kiedy wybierałam to miejsce, nie wiedziałam jeszcze, że jest tak obrzydliwie idealne. FBI dało mi kilka opcji do rozważenia, a ja nie zastanawiałam się nad nimi długo. Jak zwykle, po prostu zdałam się na intuicję. Wybrałam w ciemno, a potem trochę tego żałowałam, ale moja intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Na pewno spodoba się pani dom, jest w starym kolonialnym stylu, zapewnił mnie smutny pan numer jeden. Nie wiedziałam nawet, jak oni się nazywali. Będzie miała pani całe piętro dla siebie. No tak. I w dodatku miałam mieszkać z jakimś obcym facetem. Jest całkowicie samodzielne, włączył się smutny pan numer dwa. Świetnie szła im ta synchronizacja. Ma oddzielne wyjście i zewnętrzne schody. Może pani w ogóle nie widywać naszego agenta. Będzie się pani jednak na pewno lepiej czuła ze świadomością, że on jest tam na dole i pani pilnuje. Och, tak. Oczywiście. Czułam się wprost cudownie, ze świadomością, że jakiś obcy mężczyzna, w dodatku agent FBI, miał być moją niańką i spać ze mną pod jednym dachem. Nawet jeśli piętro było, jak zapewniali mnie smutni panowie, całkowicie samodzielne, to przecież z parteru nadal można było wejść na górę. Spojrzałam w końcu za okno i z niedowierzaniem pokręciłam głową. Jeszcze nigdy nie byłam w Luizjanie i chociaż wiedziałam czego się spodziewać, i tak byłam zaskoczona. Po obydwu stronach samochodu rozciągała się woda. Jezioro przecięte mostem Lake Pontchartrain Causeway, którym właśnie jechaliśmy, w blasku słońca skrzyło się wesoło i jakby do mnie mrugało. Przed nami zobaczyłam odległe budynki stojące na północnym brzegu. Poprzetykane obfitą zielenią drzew były niskie i takie płaskie. Cały krajobraz Luizjany wydawał się płaski w porównaniu z sięgającymi nieba wieżowcami Nowego Jorku. W dodatku pogoda różniła się od tej, którą zostawiłam za sobą w moim rodzinnym mieście. W Nowym Jorku we wrześniu było kilka stopni zimniej, ale przede wszystkim w Luizjanie powietrze wydawało się bardziej wilgotne i parne. Chociaż 25 stopni nie było jakąś bardzo wysoką temperaturą, to jednak z trudem wytrzymywałam w dżinsach i ramonesce. Dziękowałam za istnienie klimatyzacji w samochodzie wynajętym na lotnisku przez smutnych panów. Generalnie nic w tej podróży mi się nie podobało, jednak nawet największa uciążliwość nie mogła się równać z faktem, że ktoś próbował mnie zabić. Zadrżałam na samo wspomnienie tamtego zdarzenia sprzed kilku tygodni. Naprawdę niewiele brakowało, żebym zamiast w Luizjanie tkwiła obecnie w grobie. Pocieszałam się więc myślą, że zawsze mogło być gorzej. Po jakimś czasie, gdy już zjechaliśmy z mostu, przed oczami przemknęły mi pierwsze zabudowania. Belleville. Tak bardzo brakowało mi nowojorskiej cegły, stali i szkła, że kuliłam się w sobie na widok przysadzistych domków z białą elewacją otoczonych mnóstwem drzew. Luizjana, mimo nadchodzącej jesieni, wciąż tryskała zielenią. Zajechaliśmy w końcu pod odpowiedni numer. Dom, w którym miałam się zatrzymać przez najbliższe kilka miesięcy, znajdował się poza ścisłym centrum miasta, na uboczu niedaleko wijącej się rzeki. Zacieniony, spory podjazd zaprowadził nas do głównego wejścia do budynku, a ja pomyślałam złośliwie, że określenie go domem w starym kolonialnym stylu było sporym eufemizmem. Dom może był stary. Miałam natomiast wątpliwości co do stylu. Fasada z poziomo ułożonych desek, spadzisty dach i szeroka weranda biegnąca wzdłuż frontowej ściany, podtrzymywana kilkoma kolumienkami, z pewnością na niego wskazywały. Uroku budynkowi dodawał płożący się na ścianie i oplatający werandę bluszcz. Równocześnie jednak dom był wyraźnie zaniedbany. Elewacja wymagała odnowienia, a dach wyglądał dość niepewnie. Zaczęłam podejrzewać, że mieszkający w środku agent celowo wybrał parter, żeby nie zostać którejś nocy obudzonym przez lejący się z sufitu deszcz. Na piętro prowadziły przyklejone do bocznej ściany, z wyglądu nieco rozchybotane, drewniane schody. Już sobie wyobrażałam, jak przyjemnie będzie wchodzić na górę z walizkami. Jesteśmy na miejscu, powiedział smutny pan numer dwa, jakbym nie zauważyła. Przekażemy panią agentowi Blake'owi i będziemy się zbierać. Szarpnęłam za klamkę i wysiadłam prosto w parne luizjańskie popołudnie. Rozejrzałam się dookoła z westchnieniem. Jak daleko stąd do centrum? Zapytałam. Smutny pan numer jeden, już stojący na zewnątrz, uśmiechnął się do mnie pocieszająco. Jakieś dwie mile. Okolica jest naprawdę ładna. To będzie przyjemny spacer. Odpowiedział. Zawsze może też pani wynająć samochód. W Belville na pewno znajdzie się jakaś wypożyczalnia. Pokiwałam z roztargnieniem głową, spoglądając znów na dom. Pomalowane na biało okiennice odznaczały się od drewnianej elewacji i dodawały miejscu uroku. Szkoda, że równocześnie całość wyglądała tak, jakby miał ją zawalić mocniejszy podmuch wiatru. Fakt, że dom nadal stał, był zapewne wynikiem jedynie łaskawości Katriny, która ominęła Belleville na swojej niszczycielskiej trasie. Weszliśmy na werandę, a smutni panowie uprzejmie wnieśli moje walizki. Któryś z nich zadzwonił do drzwi, po czym nastąpiła bardzo długa chwila oczekiwania, w trakcie której moi towarzysze popatrywali po sobie niepewnie. Może się rozmyślił i zwiał, pomyślałam z nadzieją, a mogłam wybrać Atlantę. Nie musiałam uciekać do jakiejś dziury, zabitej dechami. Potem jednak drzwi się otworzyły i wszystkie te myśli natychmiast wyleciały mi z głowy. Nareszcie, mruknął mężczyzna, który pojawił się w progu. Mieliście być godzinę temu. Samolot się spóźnił. Smutny pan numer jeden z zakłopotaniem spojrzał na zegarek. Agenci Chase i Thierry, miło nam poznać. Ach. Więc tak się nazywali, pomyślałam, gdy wymieniali uściski dłoni. Potem ciemne oczy mężczyzny spoczęły na mnie i nagle poczułam się bardzo niepewnie. Na oko dałabym mu jakieś 35 lat. Był wysoki i barczysty, także T-shirt i dresy w niektórych miejscach opinały jego mięśnie. Nie przypominał jednak typowego agenta FBI, a z pewnością bardzo różnił się od obydwu smutnych panów. Wydawał się nieco niechlujny. Na ostro zarysowanej szczęce miał kilkudniowy zarost. Ciemne włosy rozczochrane, jakby od rana się nie czesał, a usta zaciśnięte w wąską kreskę. W dodatku oczy miał tak ciemne, że tęczówki niemal zlewały się ze źrenicami. Gdy obrzucił mnie uważnym spojrzeniem, zadrżałam i natychmiast zwymyślałam się za tę reakcję. Wychyliłam się do przodu i też wyciągnęłam rękę. Cześć, jestem. Wiem kim pani jest, panno Sherwood. przerwał mi, cofając się do środka. Proszę wejść, musimy omówić zasady naszej współpracy. Panowie też chcą zostać? Panowie wymienili jedynie znaczące spojrzenia, po czym zdecydowanie pokręcili głowami. Jeden z nich popatrzył na mnie ze współczuciem. Zapowiadała się świetna zabawa. Odjechali tak szybko jak tylko mogli, żeby nie wyjść na nieuprzejmych. Przedtem pomogli mi wnieść walizki do środka, bo agent Blake się nie pofatygował i pożegnali się całkiem miło. Jeden z nich zostawił mi nawet numer telefonu, jak się wyraził, na wszelki wypadek. Na koniec wymieniliśmy kilka ciepłych słów. Podejrzewałam, że z agentem Blake'em raczej tak sympatycznie nie będzie. Ale kto wie, może oceniałam go zbyt pochopnie? Wnętrze domu całkowicie potwierdzało moje pierwsze wrażenie. Podłogi skrzypiały. W starych oknach widniały spore szpary. Tapety były wypłowiałe, a meble wiekowe, choć dobrze utrzymane. Kiedy jednak ukradkiem rozejrzałam się po salonie, do którego wprowadził mnie agent Blake, stwierdziłam, że wnętrza były czyste i zadbane, w przeciwieństwie do mojego gospodarza. Może miał kogoś do sprzątania. Proszę usiąść, powiedział szorstko, kiedy przez chwilę stałam w drzwiach do salonu. Gdy w końcu na niego spojrzałam, siedział już w jednym z foteli. Drugi, identyczny w odcieniu kawy z mlekiem, stał na środku pokoju. Oba meble, wraz z kanapą do kompletu, zostały ustawione wokół drewnianego stolika do kawy. Pomieszczenie było doskonale oświetlone dzięki wysokim oknom wychodzącym na ogród za domem. Chciałbym usłyszeć od pani całą historię. Usiadłam na kanapie naprzeciwko niego. Miałam wielką ochotę poprosić go o przełożenie tej rozmowy. W domu było gorąco i marzyłam o przebraniu się w coś lżejszego niż dżinsy i koszulka z długim rękawem. Poza tym chciałam się odświeżyć i odpocząć po podróży. Najwyraźniej jednak nie miałam wyjścia. Sądziłam, że został pan o wszystkim poinformowany odparłam ostrożnie. Skinął głową i skrzywił się, zaciskając dłoń na lewym udzie. Owszem, ale chcę to usłyszeć od pani. Relacja z pierwszej ręki to zawsze coś innego niż czytanie akt. Miałam swoje akta we FBI. Już samo to powinno mi podpowiedzieć, że moje życie nie potoczyło się dokładnie tak, jak planowałam. W porządku, nerwowo strzeliłam stawami w palcach. Jak pan zapewne wie, jestem dziennikarką śledczą. Całkiem niezłą i proszę mi wierzyć, nie przemawia tu przeze mnie próżność. W zeszłym roku trafiłam na ślad afery związanej z wyciekami chemikaliów z jednego z zakładów produkcyjnych, pewnej ogromnej, znanej firmy. Odsetek ludzi, którzy zachorowali na raka w promieniu kilkunastu mil od zakładów, był przerażająco wysoki. Przeprowadziłam porządne śledztwo i znalazłam dowody, których potrzebowałam, żeby nagłośnić całą sprawę. FBI się nią zainteresowało, bo podejrzewało, że była ona od pewnego czasu zamiatana pod dywan przez wysokopostawionych urzędników władz stanowych. Kilka miesięcy temu osoby zarządzające zakładem trafiły do aresztu. Obecnie oczekują na proces, ale we własnych domach, bo wszyscy bardzo szybko wyszli za kaucją. A pani stała się głównym świadkiem, dodał agent Blake. Skinęłam głową. Jak rozumiem, właścicielowi firmy nie postawiono żadnych zarzutów. Nie zdobyłam dowodów, które jednoznacznie świadczyłyby, że wiedział o nieprawidłowościach, potwierdziłam. Winę udało mu się zrzucić na zarządzających zakładem, ale oni do niczego się nie przyznają. Nadal jednak to moje zeznania są kluczowe dla całej sprawy, a proces rozpocznie się dopiero za trzy miesiące. Dlatego ktoś próbował panią zabić. Wzdrygnęłam się, gdy to powiedział. Ale po nim nie było widać żadnych uczuć. Odchylił się mocno w fotelu, cały czas nie spuszczając ze mnie wzroku. Byłam bezczelna. Potrafiłam wejść oknem tam, gdzie nie chcieli mnie wpuścić drzwiami. Oskarżałam już grube ryby o różne przekręty, a jednak pod tym ciemnym spojrzeniem czułam się dziwnie nieswojo. Ze względu na to, że jest pani ważnym świadkiem tak uznało FBI wzruszyłam ramionami. Spędziłam dwa tygodnie w szpitalu pilnowana przez policję, a potem ktoś mądrzejszy ode mnie doszedł do wniosku, że do czasu procesu powinnam zniknąć z radaru. Dla kogoś takiego jak pani to będzie trudne, prawda? mruknął. Miał gładki, głęboki głos, którego całkiem przyjemnie się słuchało i który budził zaufanie. Bez problemu mogłam go sobie wyobrazić w idealnie skrojonym garniturze, ze spluwą w ręce. A jednak z jakichś powodów siedział w tym starym domu na głębokim południu w dresach i byle jakim t-shircie i miał mnie niańczyć przez najbliższe trzy miesiące. Pewnie jest pani przyzwyczajona do. bycia w świetle reflektorów. W świetle reflektorów? powtórzyłam unosząc brwi. Owszem, liczyłam na pulicera, publikując ten artykuł, i prawdę mówiąc, nadal na niego liczę. Owszem, lubię Nowy Jork i szybkie życie, ale to nie znaczy, że chcę być jakąś rozpoznawaną w całym kraju gwiazdą dziennikarstwa. Poza tym mam swój rozum i swoje priorytety. A moim priorytetem w tej chwili jest pozostanie przy życiu. Jak rozumiem, nikt z pani rodziny nie wie, gdzie pani obecnie przebywa. Zapytał, jakby w ogóle nie zwrócił uwagi na to, co przed chwilą powiedziałam. Oczywiście, że nie, odparłam z lekką pretensją. Wiem, co robię i nie jestem idiotką. Mam jedną zaufaną osobę, z którą będę się kontaktować przez Skype'a. Dostałam też jednorazowy telefon. Jeszcze nie wiem, jak przeżyję w tym miejscu bez dziennikarstwa, ale nie zamierzam się wychylać. To dobrze. Z zadowoleniem pokiwał głową, jakbym udzieliła właściwej odpowiedzi. To miała być moja pierwsza zasada, ale jak rozumiem, to już pani wydedukowała sama. Żadnego wychylania się, żadnych telefonów do chłopaka, żadnego przyjmowania gości z Nowego Jorku. Mówił do mnie, jakbym była kretynką. Cholera, czy to znaczyło, że miało być więcej zasad? Druga zasada. Dodał, jakby czytając mi w myślach. Żadnego działania na własną rękę. Jeśli zamierza się pani wybrać do miasta, gdzieś pojechać, proszę mnie najpierw o tym poinformować. Proszę nie traktować tego jak ograniczenie pani wolności. To wszystko jedynie dla pani dobra. Muszę wiedzieć, gdzie pani szukać, gdyby coś się stało, i sam będę decydował, czy może pani pojechać gdzieś sama. Z każdą chwilą mój pobyt w Belleville stawał się coraz bardziej zabawny. Trzecia zasada kontynuował, nie czekając na moją odpowiedź Robi pani wszystko to, co pani każe. Jeśli powiem, że ma pani zostać w domu, to właśnie pani zrobi. Jeśli poproszę, by nie zbliżała się pani do kogoś z miasteczka, nie porozmawia pani więcej z tą osobą. To ja tutaj decyduję i, jak mówiłem, robię to ze względu na pani bezpieczeństwo. Nie odzywałam się, bo obawiałam się, że z moich ust wypadnie coś bardzo niecenzuralnego. Wiedziałam, że miał rację, ale obcesowy sposób w jaki mi to przekazywał, absolutnie nie zachęcał do słuchania. Wreszcie czwarta zasada ciągnął niemal bez zająknięcia. Rozumiem, że nasza sytuacja nie jest komfortowa, jako że musimy dzielić dom. Było to najprostsze rozwiązanie umożliwiające mi najskuteczniejsze pilnowanie pani. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy współlokatorami, lub że mamy zostać przyjaciółmi. Jest pani dla mnie pracą, a ja dla pani zapewne uciążliwością. Nie udawajmy więc, że sprawy wyglądają inaczej. Proszę zostać na piętrze, a ja nie będę zakłócał pani prywatności, jeżeli oczywiście nie znajdzie się pani w niebezpieczeństwie. Czy to jasne? Pokiwałam głową, niezdolna wydobyć z siebie choćby słowo. Jakim cudem mam wytrzymać z tym człowiekiem trzy miesiące pod jednym dachem? Jakieś pytania? Do kogo należy ten dom? Wydusiłam z siebie, kiedy w końcu pozwolił mi dojść do głosu. Agent Blake z zadowoleniem pokiwał głową. To dobre pytanie. Spodziewałem się czegoś mniej racjonalnego. Och, najwyraźniej miał o mnie świetne zdanie. Nie jestem posiadaczem tego lokalu, jedynie wynajmuję parter od jego właścicielki. Należy do pani Luisy Cormier. Pewnej sympatycznej staruszki, która parę lat temu ponownie wyszła za mąż i przeprowadziła się do swojego męża ulicę dalej. Piętro do tej pory było niezamieszkałe. Pani kormir jakoś nie mogła znaleźć odpowiedniego lokatora. Ciekawe, ilu przepędził ten ponury buldok, pomyślałam złośliwie. Zarekomendowałem panią. Powiedziałem tylko tyle, że jest pani pisarką z Nowego Jorku, moją znajomą i że szuka pani spokojnego miejsca, by tworzyć. Całą resztę może pani dopowiedzieć sama. Jak to jest, że FBI może sobie pozwolić na oddelegowanie swojego agenta na trzy miesiące do pilnowania świadka? zapytałam z ciekawością. Nie wydaje mi się to standardowym postępowaniem przebywam akurat na przymusowym urlopie odpowiedział niechętnie. To było jedyne zadanie, jakie mogło mi zaproponować biuro. Wolę ochranianie świadka w moim własnym domu od bezczynności. Na przymusowym urlopie? Podchwyciłam. Dlaczego? Agent Blake skrzywił się znowu, jakby coś go zabolało. To już nie jest pani sprawa, prawda? No tak. Zasada czwarta. Proszę się nie przejmować, jestem w stanie panią ochronić, gdyby zaszła taka konieczność. Choć moi przełożeni sądzą, że jest pani wystarczająco dobrze ukryta i nie będzie takiej potrzeby. Miałam taką nadzieję. Nawet jeśli zachowywał się profesjonalnie, nie podobała mi się myśl, że miałabym zawdzięczać życie agentowi Blake'owi. Jak rozumiem, będzie pani przez te miesiące pracować zdalnie, dodał. Westchnęłam. Jestem wolnym strzelcem, więc nie wiąże mnie żadna umowa o pracę. Trudno jednak być dziennikarką śledczą, kiedy siedzi się w Belleville w Luizjanie. Ma pani rację, to raczej spokojne miasteczko. W jego głosie słyszałam drwinę. Ale twarz nadal miał poważną. Proszę mi wierzyć, że czasami też się tu nudzę. Belleville ma jednak bardzo przyjemne centrum. Mogę pani pożyczyć samochód, gdyby chciała się pani tam przejechać. Na razie marzyłam jedynie o prysznicu i miękkim łóżku. W końcu wstałam wcześniej rano, żeby zdążyć na samolot. I o klimatyzatorze. Oddałabym mojego niedoszłego policera za klimatyzator. Skoro już wszystko ustaliliśmy, to jeśli nie ma pani więcej pytań, sugerowałbym udanie się na górę, powiedział miękko, chociaż jego słowa nie pasowały do tego tonu. Uświadomiłam sobie, że właśnie przeszłam odprawę, jak w jakimś pieprzonym oddziale FBI. Pewnie jest pani zmęczona po podróży i chciałaby zobaczyć swoje mieszkanie. Nie będę pani dłużej zatrzymywał. Podał mi jeszcze klucze do drzwi wejściowych, po czym zamilkł, wpatrując się we mnie oczekująco. Zakładał, że wstanę i wyjdę, ale sam nie zamierzał mi w tym pomóc. Miałam dwie walizki, które musiałam zataszczyć po schodach na górę. Po prostu świetnie. Schody? Starałam się nie pokazywać po sobie zniecierpliwienia. Mogę wejść na górę ze środka, czy muszę wychodzić? Nie, oczywiście. Schody są w głębi korytarza, odparł z grubsza, wskazując mi kierunek ręką. Nadal jednak nawet się nie podniósł. Życzę miłego dnia, panno Sherwood. Nawet nie wiem, jak ma na imię, przemknęło mi przez głowę. Wstałam z fotela i ruszyłam w kierunku korytarza, w którym smutni panowie zostawili moje walizki. Schody były dokładnie tam, gdzie wskazał agent Blake. Spojrzałam na nie z niedowierzaniem, po czym przeniosłam wzrok na stojące obok mnie walizki. Były bardzo wygodne, z czterema kółkami i wyciąganymi rączkami, i bardzo dobrze woziło się je po równym terenie. Nieco gorzej, wnosiło się po schodach, bo równocześnie były też cholernie ciężkie. Westchnęłam i powoli rozpoczęłam wędrówkę na górę. Najwyraźniej pomoc z walizkami nie wchodziła w zakres obowiązków służbowych. Cóż, poradzę sobie sama, pomyślałam. Jak zwykle. Rozdział drugi. Nigdy nie byłam buntowniczką. Lubiłam naginać zasady i balansować na krawędzi, ale niczego nie robiłam ostentacyjnie. Do czasu, gdy znalazłam się w Belleville w Luizjanie. Gwoździem do trumny okazał się chyba fakt, że w lodówce na piętrze nie było absolutnie nic do jedzenia. Nie żebym spodziewała się cokolwiek tam zastać, w końcu nie wylądowałam w Hiltonie, ale po zataszczeniu dwóch walizek na piętro prysznicu w kompletnie zimnej wodzie i zorientowaniu się, że wiatrak w sypialni nie działa, miałam dość. Właśnie dlatego zamieniłam dżinsy na szorty, wsunęłam nogi w tenisówki, a jednorazowy telefon, pieniądze i klucze włożyłam do tylnej kieszeni, po czym zewnętrznymi schodami wymknęłam się z domu pani Luisy Kormir. Pokonanie dwóch mil do centrum miasteczka wydawało mi się niewielką niedogodnością w porównaniu z koniecznością spędzania tu całego popołudnia i wieczoru o pustym żołądku. Jasne. Powinnam była dać znać mojemu gorylowi, że gdzieś się wybieram, ale chciałam przetestować granice i zobaczyć, co zrobi, kiedy coś pójdzie nie po jego myśli. Tak naprawdę, ani przez chwilę nie wierzyłam, by płatni zabójcy mogli się na mnie czaić w Belwin. Chyba nikomu nie przyszłoby do głowy, że mogłabym się ukrywać w takim miejscu. Liczyłam na złapanie jakiejś podwózki, ale ulica, którą ruszyłam, była całkowicie opustoszała. Miałam nadzieję, że prowadziła do centrum, bo mój jednorazowy telefon nie miał internetu i nie mogłam sprawdzić trasy. Uważnie rozglądając się dookoła, szłam poboczem, bo najwyraźniej w Belleville nie odkryto jeszcze chodników. Gdybym była nieco mniej lekkomyślna, pewnie obawiałabym się iść sama taką drogą. Z obydwu stron otaczały mnie luizjańskie lasy, wysokie, bujne, zielone i podmokłe, i dopiero po jakimś czasie zaczęły ustępować pierwszym zabudowaniom, niewysokim, nowoczesnym domkom z żywopłotami, przycupniętymi w pewnej odległości od drogi. Słońce nadal mocno świeciło, zniżało się jednak coraz bardziej, przez co upał zdążył nieco zelżeć. Rześkie, świeże powietrze, zupełnie inne niż w Nowym Jorku, powodowało, że szło mi się bardzo dobrze, więc specjalnie się nie spieszyłam. Cały spacer zajął mi około godziny. Kiedy w końcu dotarłam do centrum, musiałam przyznać, że Belleville rzeczywiście robi dobre wrażenie. Centralnym punktem wydawał się plac. Na jego środku widniał ogromny, zadbany klomp, wokół którego ustawiono pomalowane na biało ławeczki. Przy placu znajdowało się parę sklepów, jakaś kawiarnia i restauracja. Gdy zajrzałam w odchodzące od niego uliczki, dostrzegłam kolejne markizy i spacerujących ludzi. Miejscowych było sporo, ale w porównaniu z Nowym Jorkiem zaledwie garstka. Przyzwyczajona do wielkomiejskiego ruchu, przez chwilę nie potrafiłam odnaleźć się w świecie, w którym nie musiałam przeciskać się chodnikiem, uważać na przejeżdżające samochody. Najwyraźniej centrum było wyłączone z ruchu i zasłaniać uszu, gdy ulicą jechała karetka albo kolejna jednostka straży pożarnej. W Belwii słychać było normalne uliczne gwar, choć zdecydowanie cichszy niż ten, który znałam, a ludzie idący chodnikiem ani nie wydawali się nigdzie spieszyć, ani nie próbowali mnie staranować. Wręcz przeciwnie. Co chwila zatrzymywali się, by kogoś pozdrowić, zamienić z kimś parę słów, lub po prostu uchylić kapelusza. Wyglądało na to, że wszyscy się znali. Parę osób obejrzało się za mną, ale moje pojawienie się nie zrobiło na nikim większego wrażenia, za co byłam wszystkim bardzo wdzięczna. Kiedy już zlokalizowałam wypożyczalnię samochodów i załatwiłam sobie transport do domu agenta Blake'a, ruszyłam na poszukiwanie czegoś do jedzenia. Mój wybór padł na jeden z lokali przy placu, wyglądający trochę jak bar, a trochę jak restauracja. Siedziało w nim sporo miejscowych. Część nawet coś jadła, więc kuchnia nie mogła być tam zła, a i piwo na pewno dobrze by mi zrobiło. Wybrałam jeden ze stolików na zewnątrz, bo nadal było przyjemnie ciepło, a następnie złożyłam zamówienie u nieco ode mnie młodszej, sympatycznej i uśmiechniętej blondynki. Kiedy zostałam sama, zaczęłam udawać, że nie słyszę zaciekawionych głosów wokół mnie. Najwyraźniej w lokalu wzbudzałam większe zainteresowanie niż na ulicy. Poszukałam wzrokiem czegoś, czym mogłabym się zająć do czasu zrealizowania mojego zamówienia, i zauważyłam leżący na stoliku numer miejscowej gazety. Belleville Daily głosił tytuł wypisany u góry standardową czarną czcionką. Nieśmiertelny Times New Roman. Jak analogowo pomyślałam z rozbawieniem. W Nowym Jorku publikowałam już głównie w internecie chociaż papierowe gazety nadal wychodziły, i również znajdowały się w nich moje artykuły. Skoro jednak byłam w Belleville, mogłam zobaczyć, co też ciekawego działo się w tym mieście. Po pobieżnej lekturze, wiedziałam już, że głównymi tematami zajmującymi miejscowych w ostatnich tygodniach były a. Kiermasz przy lokalnym kościele, który odbył się w poprzednią niedzielę, B. Zaprzysiężenie trzech nowych policjantów, C. 50. rocznica ślubu niejakich Mary i Joe'ego Oldridgeów, D. Zaginięcie psa burmistrza. Wobec takich sensacyjnych newsów mogłam tylko odłożyć gazetę i pomodlić się o ekspresowe wynalezienie wehikułu czasu, który pozwoliłby mi natychmiast przenieść się w przyszłość o trzy miesiące. Nie jesteś stąd. Podniosłam wzrok na kobietę, która właśnie bez pytania dosiadła się do mojego stolika. Staruszka o twarzy pomarszczonej jak śliwka, związanych w kok siwych włosach i bystrym spojrzeniu brązowych oczu, miała śpiewny południowy akcent, ale i bez tego domyśliłabym się, że jest miejscowa. Nie, uśmiechnęłam się uprzejmie. Przyjechałam z Nowego Jorku. Niespodziewanie złapała mnie za rękę, a gdy odruchowo chciałam ją wyrwać, wzmocniła uścisk i skrzywiła się. Jesteś sorsie. Zamrugałam. Nie znałam tego słowa i sądząc po Oskarżycielskim tonie, jakim je wypowiedziała, wcale nie chciałam znać, czy to był kreolski? Kobieta próbowała coś jeszcze powiedzieć, ale przerwał jej oburzony głos, który rozległ się nad naszymi głowami. Babciu, przestań nam straszyć klientów. Po chwili pojawiła się ta sama blondynka, która wcześniej przyjmowała moje zamówienie. Była wyraźnie zdenerwowana. Starsza kobieta posłała mi jeszcze jedno ostrzegawcze spojrzenie, po czym posłusznie wstała od stolika. Patrzyłam za nią, gdy znikała w pomieszczeniu za barem, i nie mogłam pozbyć się dziwnego, irracjonalnego uczucia niepokoju, które ogarnęło mnie po jej słowach. Ale przecież to nic nie znaczyło, prawda? Wszystko w porządku. Blondynka pochyliła się nad moim stolikiem, a potem z wahaniem usiadła naprzeciwko. Bardzo przepraszam za babcie. Zazwyczaj nie schodzi z piętra. Nie wiem, co jej przyszło do głowy. Nic się nie stało, zapewniłam ją z roztargnieniem. Wiesz może, co miała na myśli? Powiedziała, że jestem. Sorsie? Dokończyła, krzywiąc się. To nic takiego. Proszę się tym nie przejmować. Babcia ma już sporo lat i czasami jej się wszystko miesza. Ale co to właściwie znaczy? Nic ważnego. Mruknęła, po czym spróbowała podnieść się od stolika. Chwyciłam ją lekko za przed ramię. Przepraszam, nie jestem stąd, po prostu mnie to zaciekawiło wyjaśniłam uspokajająco. Dziewczyna zawahała się. To mój pierwszy dzień w Belville. Mam na imię Roxy, a ty? Taylor przedstawiła się. Skąd przyjechałaś? Akurat tego nie musiałam ukrywać. Z Nowego Jorku. Wow, serio? Wyraźnie zaimponowałam jej tymi słowami. To super, zawsze chciałam zobaczyć Nowy Jork. Jak tam jest? Zupełnie inaczej niż tutaj, powiedziałam z uśmiechem. Mniej zieleni, więcej stali i szkła i zdecydowanie gorzej pachnie. Właściwie to tutaj jest całkiem fajnie. Powinnaś się cieszyć, że mieszkasz w takim ładnym miasteczku. Przez chwilę gawędziłam z Taylor, zdecydowana zawrzeć jakieś nowe znajomości podczas tego wypadu. Nie mogłam przecież przez trzy miesiące obijać się po domu agenta Blake'a. Kiedy już wyrzuciłam z pamięci staruszkę, która wyraźnie próbowała mi coś przekazać, wieczór na mieście okazał się całkiem udany. Zjadłam dobry obiad, dostałam piwo na koszt firmy w ramach zadośćuczynienia za to napastowanie przez babcie Taylor i zobaczyłam kawałek Belleville, który jedynie potwierdził słowa smutnych panów o wspaniałości tego miasteczka. Z jednej strony wszystko to bardzo mnie cieszyło, bo zapowiadało spokojne trzy miesiące, ale z drugiej, z drugiej bałam się, że umrę tu z nudów. Kiedy w końcu Taylor zostawiła mnie samą z moim obiadem, ponownie zerknęłam do lokalnej prasy. Na dole pierwszej strony widniała informacja o poszukiwaniu pracownika. Miałabym aż tak dużo szczęścia? Pomyślałam, czytając krótkie ogłoszenie. Najwyraźniej redakcja straciła ostatnią osobę odpowiedzialną za pisanie relacji z wszelkich miejscowych imprez. Natychmiast poczułam przypływ ekscytacji. Może wcale nie będę musiała umierać z nudów przez te trzy miesiące? Może uczynny wszechświat właśnie podaje mi pomocną dłoń? Pod ogłoszeniem widniał numer telefonu i adres. Wyrwałam więc z gazety niewielki prostokącik i postanowiłam osobiście pojawić się w redakcji następnego dnia. Potrzebowałam tej pracy. Potrzebowałam jakiegokolwiek zajęcia, żeby nie oszaleć w tym mieście. Zdążyłam zjeść i zapłacić za posiłek, gdy na plac z silnika zajechał wielki srebrny ram, wywołując oburzenie wśród miejscowych. Zatrzymał się pod samym klombem, w miejscu, gdzie nie tylko postój, ale wszelki ruch kołowy był zabroniony. Ze środka nikt nie wysiadł, ale domyśliłam się, kto jest kierowcą. Klakson rama zatrąbił potężnie, wywołując zgorszenie wśród chyba wszystkich ludzi znajdujących się w tamtej chwili na placu. Kiedy wstałam od stolika, niezadowolone spojrzenia przeniosły się na mnie. Bardzo Państwa przepraszam, powiedziałam głośno, uśmiechając się pojednawczo, po czym ruszyłam do samochodu, który zatrąbił ponownie. Ten facet robił to specjalnie. Zawieszenie samochodu było bardzo wysokie i miałam problem, żeby wsiąść do środka. Dwudrzwiowy ram z wielką, otwartą paką wyglądał jak nowy nabytek jakiegoś mieszczucha, który postanowił przeprowadzić się na wieś i udawać farmera. Kiedy w końcu wdrapałam się na siedzenie pasażera, napotkałam surowe spojrzenie agenta Blake'a. Wynajęłam samochód, oświadczyłam obojętnie. Proszę mnie wysadzić przy wypożyczalni. Jutro go pani odbierze, odpowiedział stanowczo. Na dziś mam dosyć związanych z panią problemów. No dobrze. Może wiedziałam, że miał sporo racji, ale sposób, w jaki do mnie mówił, i tak uznałam za oburzający. Jak mnie pan znalazł? Zapytałam z ciekawością, bo nie miałam ochoty się kłócić. Powinnam raczej jakoś ułożyć sobie z nim stosunki, skoro mieliśmy spędzić razem trzy miesiące. Zamierzałam sama. Ma pani nadajnik w telefonie, wszedł mi w słowo. I owszem, zdaję sobie sprawę, że zamierzała pani wszystko zrobić sama. Ale albo jest pani głucha, albo kompletnie głupia. Rozmawialiśmy na ten temat kilka godzin temu, prawda? Prosiłem, by informowała mnie pani o każdym planowanym wyjściu z domu. Nie rozumie pani, że przez własną lekkomyślność może pani znaleźć się w niebezpieczeństwie? Hm. Zabawne. Dla mnie jego słowa zupełnie nie brzmiały wtedy jak prośba. Agent Blake ruszył z miejsca z piskiem opon i wkrótce wyjechał na drogę, po której wolno już było jeździć. Ruch był niewielki, mógł więc poświęcić mi przynajmniej część swojej uwagi. Nie wiem, czy ma pani życzenie tu zginąć, ale moim zadaniem jest pani pilnować kontynuował, przejeżdżając wzdłuż szpaleru drzew pochylających się nad drogą w powoli zapadającym zmierzchu. Jeśli bardzo chcę pani zginąć, proszę wziąć pod uwagę, jakie to zrobi wrażenie na moich przełożonych. Nie chciałbym, żeby przez panią mój urlop miał potrwać dłużej niż to absolutnie konieczne. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Drgający mięsień w jego policzku podpowiedział mi, że gość jest zirytowany, tylko bardzo nie chce tego po sobie pokazać. Nie mógł mi chyba jaśniej dać do zrozumienia, dlaczego zależało mu, żebym przeżyła te trzy miesiące. Jasne, zrozumiałam, że byłam dla niego tylko pracą, ale czy to nie lekka przesada? Niech pan się nie martwi, wszystko będzie w porządku. Zapewniłam go uspokajająco, nie mogąc się powstrzymać, żeby nie zawrzeć w moich słowach odrobiny lekceważenia. Jestem pewna, że nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby szukać mnie w Belville. Nie musi się pan tego obawiać. Gdybym dostawał centa za każdym razem, gdy ktoś mówi mi, że wszystko będzie w porządku, a potem okazywało się, że jednak nie było, miałbym już miliony na koncie, mruknął. Poprosiłem jedynie o przestrzeganie czterech zasad. Czy to naprawdę dla pani zbyt wiele? Skrzyżowałam ręce na piersi i westchnęłam. Nudziłam się. Nudziła się pani? Powtórzył z niedowierzaniem, unosząc brew i zerkając na mnie z nad kierownicy. Czy to dlatego w ogóle tu pani jest, bo się pani nudziła? To stąd pomysł napisania o wycieku i zadarcie z naprawdę wpływowymi ludźmi, którzy teraz próbują panią zabić. Wzdrygnęłam się na samo wspomnienie tamtego słonecznego popołudnia, sprzed miesiąca, i odruchowo dotknęłam miejsca, w które wtedy dostałam. Zaledwie parę cali od serca. Gdybym miała odrobinę mniej szczęścia, już bym nie żyła. Naprawdę pan myśli, że to lubię? Ukrywanie się tu i oglądanie się przez ramię? Warknęłam, zanim zdążyłam się powstrzymać. Zawsze potrafiłam wpadać na tropy takich spraw. Nie potrafię wyjaśnić jak, ale tak jest, odkąd zostałam dziennikarką. A skoro już na to wpadłam, jak mogłam tak po prostu odejść, zostawić tych ludzi, nie pomóc im w wywalczeniu sprawiedliwości? Nie chodzi o mnie. Nigdy nie chodziło. Może mi pan nie wierzyć, proszę bardzo, ale to nie zmieni mojej motywacji. Gdybym w zeszłym roku wiedziała, że śledztwo doprowadzi do zamachu na moje życie i zesłania do jakiejś dziury na południu, i tak zrobiłabym to samo. Po tych słowach w samochodzie zapadło milczenie. Przez moment słyszałam tylko niski warkot silnika, bez problemu pokonującego kolejne mile dzielące nas od domu Luisy Cormier przy Temperance Street. Mocno odkręcona klimatyzacja sprawiła, że na nogach pojawiła mi się gęsia skórka. Nie znam pani i nie zamierzam pani oceniać, powiedział w końcu agent Blake tonem, który miał być chyba pojednawczy. Ale pani obecne zachowanie pozostawia wiele do życzenia. Nie mam zamiaru liczyć na to, że nikt tu pani nie znajdzie i wszystko będzie w porządku. Gdyby nie zabrała pani telefonu, nawet nie wiedziałbym, że wyszła pani z domu. Przeszła pani pieszo całą drogę do centrum. To raptem dwie mile. Wzruszyłam ramionami, udając, że wcale nie miałam dość po takim spacerze. To nic takiego. A więc spacerowała Pani samotnie po okolicy, w której nie ma absolutnie nic poza lasem i drzewami, podsumował z przekąsem. Gdyby ktoś zamierzał się na Panią zaczaić, wybrałby pewnie właśnie takie miejsce. Jeśli zamierza Pani podróżować do centrum, sugeruję samochód i bardzo proszę, żeby przestała się Pani zachowywać tak lekkomyślnie. No dobra, miał rację. I był dużo spokojniejszy niż sądziłam. Może wyjście tego wieczoru miało głównie go sprowokować i pozwolić mi się przekonać, jakim jest człowiekiem. No cóż, raczej nie takim, którego łatwo wyprowadzić z równowagi. Ale nic w tym dziwnego, skoro był pieprzonym agentem FBI. Dobrze, będę z panem współpracować. Odparłam, czym zdziwiłam chyba nas oboje. Tak jak wspomniałam, wynajęłam już własny samochód, jutro go odbiorę. I od razu uprzedzam, że wybieram się jutro na rozmowę w sprawie pracy. Pracy? powtórzył. Jakiej pracy? Była Pani na mieście jedno popołudnie i już zdążyła sobie Pani znaleźć pracę? Zajechaliśmy wreszcie na podjazd przed domem. Agent Blake zatrzymał samochód przed głównym wejściem, jednak nie zgasił silnika. Odwróciłam się do niego i spotkałam jego uważne, ciemne spojrzenie, pod którym znowu zadrżałam. Weź się w garść, Sherwood, poleciłam sobie stanowczo w myślach. Znalazłam ofertę. Zamierzam jutro wybrać się na miejsce i zgłosić swoją kandydaturę, wyjaśniłam. Oczywiście nie podam referencji z poprzedniej pracy, ale coś wymyślę. Proszę się nie obawiać. Wbrew temu, co pan o mnie sądzi, potrafię myśleć. Jeszcze nic o pani nie sądzę. Zaprotestował natychmiast. A jeśli chodzi o tę pracę... Cóż, nie zamierzam odwodzić pani od tego pomysłu, chociaż nie uważam, żeby należał do najmądrzejszych. Zawiozę panią rano do miasta, żeby mogła pani odebrać samochód. Zresztą musi pani poradzić sobie sama. Niczego innego się nie spodziewałam. Dlaczego właściwie agent taki jak pan spędza przymusowy urlop w Belleville? Zapytałam. Nie mogłam się powstrzymać. Zastanawiałam się nad tym od momentu, gdy go spotkałam. Widzę przecież, że to zadanie nie jest dla pana szczytem marzeń, więc dlaczego. Zasada czwarta, pamięta pani? Przerwał mi znowu. Nie udawajmy, że jesteśmy dla siebie kimś więcej niż tylko zleceniem. Rozumiem, że pani doświadczenia jako dziennikarki wymuszają zainteresowanie rozmówcą i jego historią, ale ja nie jestem pani tematem. Nie będę się pani spowiadał z mojego prywatnego życia. Pokiwałam głową. Nie zamierzałam naciskać, skoro pytałam z czystej ciekawości. Nie oznaczało to, że odpuściłam. Umiałam jednak czekać na bardziej sprzyjające warunki, by dowiedzieć się wszystkiego, czego chciałam. Jasne, mruknęłam, chwytając za klamkę. Jutro chciałabym wyjechać około dziewiątej. Ach, i chętnie wpadnę na śniadanie o ósmej. Poprzez te pana interwencje na placu nie zdążyłam zrobić zakupów. Mam całkowicie pustą lodówkę. Agent Blake nadal siedział za kierownicą, gdy wyskoczyłam na zewnątrz. Zawieszenie rama było naprawdę wysokie i zachwiałam się, próbując utrzymać równowagę. Obeszłam samochód i poczekałam, aż szyba po jego stronie zjedzie w dół, żeby mógł mi odpowiedzieć. Śniadanie jem o siódmej, oświadczył i byłam prawie pewna, że powiedział to mi na złość. Oczywiście, zapraszam. Nie chciałbym, żeby pani umarła z głodu. Dobranoc. Znowu mnie odprawiał. Skinęłam mu głową, obróciłam się na pięcie i skierowałam do zewnętrznych schodów. Nasłuchiwałam, czy agent Blake wyłączy silnik i też pójdzie do domu. Po chwili, byłam już wtedy na dolnym stopniu schodów, nagła cisza podpowiedziała mi, że rzeczywiście silnik rama zgasł. Nie usłyszałam jednak żadnych kroków. Zrozumiałam dopiero po chwili. Ten palant siedział w samochodzie i obserwował, czy weszłam do środka. Miałam ochotę odpłacić mu pięknem za nadobne i wymyślić coś głupiego, ale byłam zbyt zmęczona na takie ekstrawagancje. Chciałam już tylko zagrzebać się w pościeli i nie wstawać z łóżka przez najbliższe dwanaście godzin. Utarcie nosa pewnemu siebie agentowi FBI musiało zaczekać, aż się wyśpie. Rozdział trzeci. Poranek nadszedł zdecydowanie zbyt szybko. Moim stałym rytuałem przed śniadaniem było bieganie i prysznic. Ponieważ nie znałam okolicy, zastanawiałam się, czy tymczasowo nie zrezygnować z tego pierwszego. Musiałam jednak jakoś spożytkować nadmiar energii. Ostatecznie postanowiłam więc przebiec się kawałek drogą prowadzącą do centrum. Włożyłam ulubione buty do biegania i związałam włosy w wysoki kucyk. Na wszelki wypadek wzięłam ze sobą komórkę. Okolica była pusta i spokojna, a świeże powietrze wpłynęło na mnie dużo lepiej niż nowojorskie spaliny. Kiedy pół godziny później wróciłam na górę, żeby wziąć prysznic, czułam, że jestem gotowa na konfrontację z kolejnym dniem w Belleville. Gdy punktualnie o siódmej zbiegłam na parter. Już na korytarzu poczułam zapach smażonego bekonu. Moje śniadania w Nowym Jorku wyglądały zazwyczaj dużo bardziej minimalistycznie, ale byłam skłonna pójść na kompromis. Kierując się zapachem, trafiłam do przytulnej kuchni, zupełnie nie przypominającej aneksu, który na moim piętrze łączył się z salonem. Pomieszczenie było duże i jasne, a przez okno dostrzegłam wiatę, pod którą stał ram agenta Blake'a. Pod tym samym oknem znajdował się sosnowy stół z czterema krzesłami, a przy przeciwległej ścianie ciąg drewnianych szafek. Między nimi stał staromodny piec, przy którym krzątał się mój gospodarz. Dzień dobry, powiedział nie odwracając się do mnie. Znowu miał na sobie t-shirt i dresy, w których wcale nie wyglądał źle. Widziałem, że pani biegała. Ciekawe, śledził mnie, czy zauważył przez okno? Spiłam się w sobie, gotowa na kolejne wymówki, te jednak o dziwo nie nastąpiły. Do niedawna też biegałem, rozumiem, że to potrafi wejść w krew. Odwrócił się w końcu i wskazał mi jedną z szafek. Wyjęłam z niej dwa talerze i mu podałam odsunęłam się gwałtownie, gdy przypadkiem otarłam się ramieniem o jego ramię. – Zaproponowałbym, że mogę pani potowarzyszyć, ale obawiam się, że moje tempo by pani nie odpowiadało, więc może po prostu na jakiś czas pani to sobie daruje. Urządziłem w piwnicy niewielką siłownię, na szczęście pani Kormir nie miała nic przeciwko modyfikacjom tego pomieszczenia. – Mam tam też bieżnię, z której może pani korzystać. Wiem, że to kiepska alternatywa, ale jedyna, jaką mogę zaproponować. Nałożył bekon i jajecznicę, po czym podał mi oba talerze. Postawiłam je na stole i zaczęłam szukać w szafkach sztućców. Agent Blake tymczasem włożył patelnię do zlewu i podszedł do ekspresu do kawy. Zmarszczyłam brwi i przyjrzałam mu się uważniej. On nie chodził normalnie, tylko utykał. Wyraźnie odciążał lewą nogę, aż dziwne, że do tamtej pory tego nie zauważyłam. Ale też wcześniej nie widziałam go w ruchu. Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, cofnął się do salonu i usiadł w fotelu, zanim zdążyłam wyjść z korytarza. Potem siedział w samochodzie i pewnie dlatego nie pofatygował się z niego, tylko użył klaksonu. I może dlatego nie pomógł mi z walizkami. Poczułam nagłe wyrzuty sumienia, że tak źle wtedy o nim pomyślałam. Co się panu stało w nogę? zapytałam, choć pamiętając zasadę czwartą, nie spodziewałam się, że odpowie. Uraz z ostatniego zadania, rzucił krótko. Napije się pani kawy. To dlatego, jest pan na przymusowym urlopie? Drążyłam. Usiadłam za stołem i przyjrzałam mu się z zaciekawieniem. A jak pani sądzi, prychnął. Kulejący agent FBI raczej nie nadaje się do pracy. Zaproponowano mi tę fuchę tylko dlatego, że to ma być łatwa, przyjemna robota. Chyba nie tylko pani, nie spodziewa się, że ktoś tu panią znajdzie. To co z tą kawą? Jasne, potwierdziłam z roztargnieniem. E, poproszę z mlekiem bez cukru. Co dokładnie się stało podczas tego poprzedniego zadania? A co, chciałaby pani napisać o mnie artykuł? Zadrwił. Skrzywiłam się, ale nie odpowiedziałam. Proszę się nie przejmować, jestem bardziej niż zdolny do zapewnienia pani bezpieczeństwa. Wczoraj znalazłem panią bez problemu, prawda? Proszę mi wierzyć. Lepiej mieć za ochroniarza mnie niż jakiegoś w pełni sprawnego żółtodzioba z policji. W to akurat nie wątpiłam. Nie odpowiedziałam, tylko przyglądałam się, jak przygotowuje kawę. Ruch miał oszczędne i wyważone, zdecydowane i pewne. Wyglądał na spiętego, jakby cały czas był czujny. Pewnie tak zachowywali się agenci FBI, ale powodowało to, że stawałam się przy nim nerwowa. Chwyciłam za widelec i zaczęłam się bawić jedzeniem. Po chwili na stole przede mną pojawił się kubek z aromatyczną kawą. Zachłannie wdychałam jej zapach. Chyba właśnie dzięki temu przypomniałam sobie wreszcie o kwestii, którą zapomniałam poruszyć poprzedniego dnia. Wie pan, co oznacza słowo Sorsie? Przypuszczam, że to z kreolskiego. Tak, to z kreolskiego. Wydał z siebie dźwięk, który może uznałabym za parsknięcie śmiechem, gdybym tylko nie podejrzewała, że ten facet nie ma czegoś takiego jak poczucie humoru. Spojrzałam na niego, ale jego twarz była całkowicie poważna. Czyżby ktoś panią tak wczoraj nazwał? Usłyszałam coś takiego, odpowiedziałam oględnie, domyślając się już, że nie znaczyło to nic miłego. O co chodzi? Sorsje to po kreolsku wiedźma. Wyjaśnił, a spojrzenie, jakim mnie obrzucił, znowu kazało mi się zastanowić, czy przypadkiem sobie ze mnie nie drwił. Widocznie zrobiła pani niezłe pierwsze wrażenie. Wiedźma? Tego się nie spodziewałam. Dlaczego ktoś miałby mnie nazywać w ten sposób? Bardziej zastanawiałam się na głos, niż pytałam mojego rozmówcę, on jednak uznał za stosowne odpowiedzieć. Biorąc pod uwagę, że znalazłem panią w Marku Greenland Bar, zapewne poznała pani seniorkę Rodu, prawda? Wzruszyłam ramionami, bo skąd niby mogłabym wiedzieć. Potem jednak przypomniałam sobie, że Taylor nazywała staruszkę babcią. Tiozja Marku to stara wariatka. Nie musi się pani nią przejmować. Kto wie, co jej siedzi w głowie. Może wystarczył jej fakt, że nie jest pani stąd. Proszę pamiętać, że Belleville to niewielkie miasteczko i wszyscy dobrze się tu znają. Miejscowi często obawiają się obcych, bo nie wiedzą, czego mogą się po nich spodziewać. Pokiwałam z roztargnieniem głową i wzięłam łyk kawy. Była naprawdę smaczna. Agent Blake wiedział, jak ją przyrządzić. Zaczęłam wreszcie jeść, równocześnie zastanawiając się nad jego słowami. Wydawało mi się dziwne, że staruszka miałaby nazwać mnie w ten sposób z tak błahego powodu. Ale może po prostu nie rozumiałam tutejszej mentalności. Mam nadzieję, że pani smakuje, mruknął w pewnej chwili. Podniosłam na niego wzrok z talerza. Tak, oczywiście, zapewniłam go. Bardzo dziękuję, że mnie pan poczęstował. Obiecuję, że więcej nie będę nadużywać pana gościnności. Dzisiaj zrobię zakupy i zacznę sama sobie gotować. Nigdy mi to za bardzo nie wychodziło, ale cóż, najwyraźniej nie miałam wyjścia. Może nie spale całego domu, pomyślałam z rozbawieniem. Resztę posiłku spożyliśmy w ciszy. Najwyraźniej agent Blake nie zamierzał tracić czasu na czcze pogawędki, co zresztą było zgodne z zasadą czwartą. Kiedy skończyliśmy jeść, zabrałam naczynia, podwinęłam rękawy koszuli i chciałam wziąć się za zmywanie. Ja pozmywam, zaprotestował. Roześmiałam się. Pan gotował, więc proszę pozwolić mi pozmywać. Nie chciałam, żeby z uszkodzoną nogą stał przy kuchni dłużej, niż to konieczne, a pewnie oburzyłby się, gdybym to powiedziała. To naprawdę żaden problem tylko parę talerzy i patelnia. Agent Blake westchnął z rezygnacją i podniósł się od stołu, po czym chwycił za ścierkę, żeby powycierać naczynia. Nie miałam już siły protestować. Pracowaliśmy w ciszy zgodnie, ramię w ramię. Ja zmywałam, po czym podawałam mu talerze do wytarcia. Jego milcząca obecność obok mnie zaskakująco mi się podobała. O której zawieźć panią do miasta? zapytał, gdy podałam mu czystą patelnię. Zakręciłam wodę i odwróciłam się do niego, biodrem opierając się o zlewo zmywak. O dziewiątej zaproponowałam. To chyba odpowiednia godzina, żeby zastać kogoś w redakcji Belleville Daily. – A, więc to tam zamierza pani szukać zatrudnienia? – mogłem się domyślić. Skrzywił się, po czym obrzucił mnie uważnym spojrzeniem tych swoich ciemnych oczu. – Mam nadzieję, że nie zamierza się pani przechwalać marzeniem o pulicerze. – Oczywiście, że nie. Już panu o tym mówiłam – prychnęłam. Nie zamierzam zrobić niczego, co narazi mnie na dekonspirację. Proszę się nie martwić. Ja się nie martwię. Po prostu sugeruję, jak powinna się pani zachowywać, żeby dożyć procesu. Zacisnęłam mocno zęby, żeby nie odpowiedzieć czegoś ostrego. Chwilami odnosiłam wrażenie, że ten facet coś do mnie ma i zwyczajnie mnie nie lubi. Ale może się myliłam i po prostu wyłaził z niego jego charakter. Dziękuję, nie potrzebuję porad, mruknęłam, po czym oderwałam się od szafki, żeby go wyminąć i wyjść z kuchni. Będę gotowa o dziewiątej. Otarłam się o jego ramię i straciłabym równowagę, gdyby w ostatniej chwili mnie nie podtrzymał. Zachwiał się, stając niepewnie na lewej nodze i przyciągnął mnie do siebie, a ja odruchowo chwyciłam go za ramiona. Jego ręce na moich plecach paliły mnie przez koszulę. Przez chwilę wpatrywaliśmy się w siebie w milczeniu, po czym on puścił mnie bez ostrzeżenia, a ja zrobiłam krok do tyłu, mam rocząc jakieś podziękowania. Uciekłam z kuchni, zanim zdążył mnie zatrzymać o ile w ogóle chciał to zrobić. Czułam, że zaczęłam się czerwienić hrany. Przecież ja nigdy nie zachowywałam się tak w towarzystwie mężczyzn. Nie chciałam wiedzieć, czy ten przypadkowy dotyk tylko na mnie zrobił jakieś wrażenie. Agent Blake, nie wyglądał na mężczyznę, którego mogłaby pociągać kobieta taka jak ja, ani żadna inna, prawdę mówiąc. Nie potrafiłam go sobie wyobrazić z kobietą, chociaż próbowałam przez całe żenujące dziesięć sekund. Do wyjścia byłam gotowa jakiś kwadrans później. Postanowiłam więc wykorzystać pozostały czas na coś pożytecznego i odpaliłam mojego laptopa. Kiedy w końcu zewnętrznymi schodami zeszłam na podjazd, wiedziałam o agencie Blake'u i Belleville Daily nieco więcej niż przed śniadaniem. Mój gospodarz już czekał na mnie w samochodzie, chociaż wcale się nie spóźniłam. Podejrzewałam, że po prostu nie chciał, żebym widziała go w trakcie poruszania się, jakby w urazie nogi było coś wstydliwego. Wdrapałam się na siedzenie pasażera i posłałam mu pokrzepiający uśmiech, na który w żaden sposób nie odpowiedział. Ten facet był albo skończonym ponurakiem, albo robotem. Droga do Belville minęła nam w pełnym napięcia milczeniu. Lubiłam niezobowiązujące pogawędki, ale znając agenta Blake'a i jego zasadę czwartą, wolałam ich z nim nie zaczynać. Wobec tego wyglądałam przez okno, za którym wrzesień walczył o prym z ustępującym latem, a drzewa zieleniły się w najlepsze. Odnajdywałam pewną uspokajającą przyjemność w podziwianiu luizjańskich pustych krajobrazów i nawet nie zauważyłam, kiedy dotarliśmy do wypożyczalni samochodów. Tutaj panią wysadzę, oświadczył agent Blake, wychylając się przez okno. Proszę nie zostawiać nigdzie telefonu i dzwonić w razie potrzeby. Cały czas mam podgląd na nadajnik w pani komórce. To było naprawdę pocieszające. Kiedy w końcu udało mi się odebrać wypożyczony samochód, mój wybór padł na nowoczesnego, ale niezbyt wielkiego suwa, który przy ramię agenta Blake'a wyglądał jak dziecięca zabawka, w pocie czoła przejechałam nim przez pół miasta, prosto pod siedzibę Belleville Daily. Mieściła się w centrum, w jednej z uliczek odchodzących od głównego placu. Na parterze niewysokiej kamieniczki urządzono sklep jubilerski. Tabliczka głosiła zaś dumnie, że redakcję miejscowej gazety można znaleźć na piętrze. Już na klatce schodowej powitał mnie zapach starości, który wzmocnił się, gdy tylko pchnęłam drzwi do odpowiedniego lokalu. Wnętrze było całkowicie przewidywalne: niewielki open space z kilkoma zagraconymi biurkami stojącymi pod rzędem okien wychodzących na ulicę. Kolejne drzwi prowadziły do toalety i ślepej kuchni, a dalej także do gabinetu naczelnego. Weszłam ostrożnie do środka. Gdy głośniej niż zamierzałam zamknęłam za sobą drzwi, jedyna obecna osoba w pomieszczeniu drgnęła i podniosła gwałtownie głowę z nadbiórka. Czego sobie pani życzy? usłyszałam mnie zbyt życzliwy męski głos. Należał do chłopaka o parę lat młodszego ode mnie na oko 25-letniego blondyna o jasnej cerze i nielicznych porozrzucanych na twarzy piegach którego okręcone niczym sprężynki włosy zdawały się żyć własnym życiem ze jego okularów kujonek popatrywały na mnie bladoniebieskie oczy na mój widok poderwał się z krzesła i podszedł bliżej gryząc w zębach końcówkę ołówka Dzień dobry Powiedziałam ostrożnie na wszelki wypadek, wymacując klamkę drzwi wyjściowych. Nie, żebym uważała, że ucieczka będzie potrzebna, ale szarża blondyna wydawała się bardzo nieustępliwa, jakby zamierzał się zatrzymać dopiero na mnie. Ja w sprawie pracy. Pracy? Powtórzył z niedowierzaniem, dopiero po chwili jakby zaskoczył. Ach, chodzi o to ogłoszenie. Gordon wrzucił je na pierwszą stronę, ale wątpił, żeby ktokolwiek się odezwał. A pani to co? Nie jest pani z Belleville, prawda? Nie, przyznałam bez wahania. Pracowałam wcześniej w gazecie w Nowym Jorku, ale fakt, że nie jestem stąd, to chyba nie powód, żeby mnie nie zatrudniać, prawda? Mogłabym porozmawiać z naczelnym? Blondyn skrzywił się, ale pokiwał głową. Jasne zaraz zobaczę, czy Gordon jest zajęty. Choć na pani miejscu nie liczyłbym na zbyt wiele, ostrzegł mnie, idąc tyłem. Sprawą omijał przy tym wszystkie przeszkody, aż fajnie się na to patrzyło. Miejscowi nie lubią rozmawiać z obcymi. Dopiero po chwili zrozumiałam o co mu chodziło, i zwyzywałam się w duchu, że w ogóle o tym nie pomyślałam. Nie jest łatwo być dziennikarzem w miejscu, w którym żaden z potencjalnych rozmówców nie ma ochoty dzielić się z tobą czymkolwiek. Policja, ewentualni świadkowie jakichś wypadków lub ludzie, z którymi miałabym przeprowadzić wywiad. Oni w ogóle mnie nie znali, a to oznaczało, że pewnie nie będą chcieli ze mną rozmawiać. Jaki byłby pożytek z takiej reporterki? Czekałam cierpliwie, aż blondyn wróci z obietnicą audiencji u naczelnego. Po chwili rzeczywiście się pojawił i zaprowadził mnie do ostatnich drzwi. Wydawał się niezadowolony, jakby decyzja o zaproszeniu mnie na rozmowę była mu nie w smak. Nie bardzo rozumiałam dlaczego. W końcu nie wyglądało na to, by Belleville Daily miała nadmiar rąk do pracy. Naczelny okazał się zaskakująco młody. Dałabym mu trochę ponad trzydziestkę. Był wysoki i szczupły, o czym przekonałam się, gdy wstał z biurka, żeby mnie powitać. Nosił doskonale skrojony garnitur i białą koszulę, choć na dworze było naprawdę gorąco. Miał brązowe, krótko ostrzyżone włosy i piwne oczy, którymi spoglądał na mnie bardzo uważnie i bardzo oceniająco. Starannie ogolony i pod krawatem natychmiast sprawił, że przed oczami stanął mi tak bardzo różniący się od niego agent Blake. Na przywitanie wyciągnął do mnie rękę i uśmiechnął się oszczędnie. Gordon Ruzier, miło mi. Uścisk dłoni miał mocny i pewny, dokładnie taki, jakim sama odpowiadałam. Również mu się przedstawiłam. Luke powiedział, że szuka pani pracy, to prawda? Gestem wskazał mi miejsce, a sam zajął z powrotem swój fotel za biurkiem. Usiadłam i założyłam nogę na nogę. Niedawno przeprowadziłam się do Belleville z Nowego Jorku i nie ukrywam, że przydałaby mi się stała praca. Uśmiechnęłam się rozbrajająco. Zamierzam pisać książkę, ale póki nie zostanie wydana, nie przyniesie mi żadnych profitów. Znam się tylko na dziennikarstwie, więc gdy zobaczyłam, że szukają państwo pracownika, właśnie tak trafiłam tutaj. Gdzie pani pracowała wcześniej? Byłam przygotowana na to pytanie. Rzuciłam kilka nazw dzienników, z którymi współpracowałam, nie wdając się jednak w szczegóły. Gordon Rozier pokiwał głową. I rozumiem, że ma pani od nich referencje. Oczywiście, że nie. Bezradnie rozłożyłam ręce. Nie planowałam szukać pracy w Belleville, więc nie prosiłam o żadne referencje. Nie miałam też z żadną z gazet podpisanej stałej umowy. Wszystko stało się dosyć nagle, dlatego teraz trochę chwytam się brzytwy. Naczelny przez chwilę patrzył na mnie w milczeniu, wyraźnie nad czymś myśląc. Starałam się wyglądać na pewną siebie i zdecydowaną, jak zwykle, kiedy miałam do ogarnięcia jakiś trudny temat. Potem sięgnął po białą teczkę leżącą na biurku. Panował na nim ascetyczny ład i tylko ona psuła tę idealną harmonię. Przesunął ją w moim kierunku. To notatki Luka z ostatniego spotkania rady miasta, wyjaśnił, zachęcając mnie, żebym otworzyła teczkę. Proszę przerobić je na standardowy artykuł. Jeśli mi się spodoba, dostanie pani tę pracę. Ma pani pół godziny, może pani usiąść przy stoliku w kącie. Wskazał mi zestaw wypoczynkowy, obok którego stał przeszklony stolik do kawy. Chwyciłam teczkę i bez namysłu przy nim usiadłam. Jeśli miałam dostać tę pracę, pokazując, że potrafię pisać, to mogłam to zrobić z palcem w nosie. Nie wzięłam jednak pod uwagę tego, że notatki Luka mogą być kompletnie nieczytelne. Połowę danego mi czasu spędziłam, próbując odcyfrować jego gryzmoły. On chyba nieświadomie robił mi na złość. Kiedy wreszcie skończyłam i oddałam naczelnemu coś w rodzaju gotowego artykułu, nawet ja nie byłam z niego zadowolona. Gordon przez chwilę czytał, coraz bardziej marszcząc z brwi, aż w końcu westchnął i odłożył zapisaną kartkę na biurko. Trudno go rozczytać, prawda? Skinęłam głową. To widać. Ale poza tym pani styl jest bardzo przyjemny. Lekkie pióro, nawet próba żartu, mimo że niespecjalnie znała pani temat. Pisze pani inteligentnie i nadrabia pewnością siebie. Chętnie zobaczyłbym w naszej redakcji kogoś takiego. Znowu wstał, żeby ponownie podać mi rękę. Nieco oszołomiona, odruchowo ją uścisnęłam, a mój nowy szef zaproponował, żebyśmy przeszli na ty. Czyżbym właśnie dostała pracę? To była najłatwiejsza rozmowa kwalifikacyjna, jaką kiedykolwiek odbyłam. Mogę zacząć właściwie od zaraz, odpowiedziałam z entuzjazmem. Czym mam się zająć? Na początek możesz redagować to, co Luke przyniesie z terenu. Wyjaśnił Gordon ku mojemu niezadowoleniu. Powinnaś chyba wiedzieć jedno o Belleville Daily. Nie jesteśmy dużą gazetą. Do niedawna było nas czworo. Ja, Luke, Agnes i Pete. Nasz fotograf na niepełny etat. Ale Agnes wyjechała na studia i zostaliśmy we trójkę. Nie jesteśmy w stanie w ten sposób prowadzić gazety, nawet w takim miejscu jak Belleville. Trochę spadłaś nam z nieba – ale, jednocześnie, mam z tobą pewien kłopot. Nie jesteś stąd i gwarantuję, że na początku nikt z Belwill nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Musisz najpierw przekonać do siebie ludzi. Kiedy to zrobisz, możesz zacząć wychodzić w teren. Na razie zostawimy to Lukowi, a ty zajęłabyś się pracą redakcyjną na miejscu. Odpowiada ci to? Pokiwałam głową. Nie było to coś, na co miałam nadzieję, ale całkowicie rozumiałam takie podejście do sprawy. Gordon uśmiechnął się nieco szerzej. Świetnie, w takim razie witam na pokładzie, Roxen. Roxy, sprostowałam natychmiast. Wszyscy znajomi mówią mi, roxy. W takim razie witam, Roxy. Jego uśmiech był bardzo ciepły, a jednak coś mi się w tym facecie nie podobało. Mam propozycję. Teraz oprowadzę cię po redakcji i oficjalnie przedstawię Lukowi i Pitowi, ale może chciałabyś pójść ze mną wieczorem na kolację. Mogę wybrać taki lokal, żeby przy okazji poznać cię z niektórymi osobami liczącymi się w Belleville. Może dzięki temu aklimatyzacja tutaj będzie nieco mniej bolesna. Prawdę mówiąc, nie miałam ochoty nigdzie z nim wychodzić. Gordon wydawał się w porządku, ale przeczucie podpowiadało mi, że to byłby głupi krok. Zazwyczaj wierzyłam mojej intuicji. W końcu to ona uratowała mi życie miesiąc wcześniej. Nie potrafiłam sobie jednak racjonalnie wytłumaczyć tego, że próbowała mnie odwieść od tego spotkania, a korzyści płynące z przyjęcia zaproszenia wydawały mi się nie do przecenienia. Właśnie dlatego uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: Jasne, bardzo chętnie. Mogę być gotowa na ósmą. Rozdział czwarty. Agent Blake nie był zadowolony z mojej samowolnej decyzji o opuszczeniu wieczorem domu. Właściwie powinnam się była tego spodziewać. Agent Blake nigdy nie był zadowolony, kiedy robiłam coś na własną rękę. Dobrze, może i miał swoje racje, ale nie przestawało to z tego powodu być ani trochę mniej irytujące. On cały był irytujący. Kolacja? Powtórzył z niedowierzaniem, kiedy po powrocie z miasta wpadłam na parter, żeby poinformować go o moim wieczornym wyjściu. Z Gordonem Ruzierem? Zna go pan? Sądząc po jego lekceważącym tonie, nie miało Gordonie najlepszego zdania. Ciekawe dlaczego. Agent Blake wzruszył ramionami, odwrócił się i pokuśtykał do salonu. Poszłam za nim, koncentrując całe swoje siły na tym, by trzymać ręce przy sobie. Dobre wychowanie kazało mi jakoś mu pomóc, podtrzymać go, ale podejrzewałam, że gdybym to zaproponowała, śmiertelnie by się obraził. Mężczyźni i ich duma. Oczywiście, że go znam. Prychnął, kiedy już usiadł w fotelu. Rozprostował chorą nogę i skrzywił się. Widocznie go zabolało. To Belwil, Mamy tu raptem niecały tysiąc mieszkańców. Większość ludzi z grubsza się zna. Prawdę mówiąc dziwi mnie, że Gordon zaprosił panią na kolację i że w ogóle dał pani pracę. Spodziewałem się czegoś innego. Aha, więc pozwolił mi iść na tę rozmowę, bo był pewien, że i tak nic z tego nie będzie. Z każdą chwilą agent Blake przekonywał mnie do siebie coraz bardziej. On chce mnie tylko pokazać miejscowym, żeby łatwiej przyzwyczaili się do myśli, że będę tu dziennikarką, odparłam, stając za sofą. Nie zamierzałam siadać, gdyż miałam wrażenie, że agent Blake wcale mnie tam nie chce. Nie rozumiem co w tym takiego dziwnego. Że zatrudnił kobietę znikąd, która nie była nawet w stanie przedstawić referencji? Ja uważam, że to trochę dziwne. Skrzywiłam się, bo nie podobały mi się jego słowa. Także dlatego, że było w nich sporo prawdy. Może po prostu gordon Ruzier potrafił rozpoznać talent kiedy go zobaczy, mruknęłam. A co uważa pan, że nie warto zaprosić mnie na kolację? W ciemnych oczach agenta Blake'a coś błysnęło. Chyba nie chciałam wiedzieć, co to było. Chociaż nadal miał poważną minę, kącik ust drgał mu lekko, jakby powstrzymywał się od uśmiechu. Ciekawe, czy uważał to za nieprofesjonalne, czy po prostu wiedział, że mnie to irytuje. Tego nie powiedziałem, odparł lustrując mnie uważnym spojrzeniem, pod którym czułam się trochę nieswojo. Myślę, że każdy mężczyzna byłby szczęśliwy, mogąc zabrać panią na kolację. Pytanie, dlaczego robi to akurat Gordon Ruzier? Nie miałam pojęcia, dlaczego to powiedział, ale niespecjalnie mu wierzyłam. W końcu wiedziałam, jak wyglądam. Może i nie byłam brzydka. Poza tym zawsze udawało mi się utrzymać figurę, ale nie widziałam w sobie nic nadzwyczajnego. No i byłam niewysoka. ci zwłaszcza tacy wysocy jak agent Blake czy Gordon Ruzier chyba nie lubili niskich dziewczyn. Tylko agent FBI może oskarżać wszystkich wokół o jakieś nieczyste intencje. Stwierdziłam z niezadowoleniem, bardziej wynikającym jednak z faktu, że w głębi duszy znowu się z nim zgadzałam. Było w gordonie Różierze coś, co mi się nie podobało, nawet jeśli nie rozumiałam, o co dokładnie chodziło. Tak czy inaczej, idę na te kolacje. Nie zamierzam pytać pana o pozwolenie. Przyszłam tu tylko po to, by pana poinformować, a nie o tym dyskutować. Proszę bardzo, wzruszył ramionami, po czym zerknął na zegarek. I tak nie mam teraz czasu na rozmowy z panią. Jestem umówiony. Umówiony? Chyba nie powinno mnie ciekawić, z kim, a jednak. Skinęłam głową i zaczęłam zbierać się do wyjścia, gdy w pomieszczeniu rozbrzmiał dzwonek do drzwi. Agent Blake skrzywił się znowu i zaczął wstawać z fotela. Może ja otworzę? Zaproponowałam mogę. Nie będzie pani otwierać drzwi, przerwał mi stanowczo i burkliwie. Byłam tym tak zaskoczona, że aż zapomniałam zamknąć usta. Okej, okay, rozumiałam intencję tego faceta, ale naprawdę ktoś mógłby nauczyć go dobrego wychowania. Zwłaszcza gdy ktoś puka do moich. Poza tym to może być niebezpieczne. Naprawdę pan sądzi, że mój niedoszły zabójca z Nowego Jorku pukałby do drzwi agencie Blake? zapytałam uprzejmie. Nie odpowiedział, tylko mruknął coś niezrozumiale i minął mnie w drodze do drzwi wejściowych. Rany, jaki ten facet był uparty. Odczekałam chwilę, a potem poszłam za nim, żeby przemknąć się na piętro. Miałam sporo pracy do czasu kolacji z moim nowym szefem. Dostałam służbowego laptopa, wcześniej należącego do Agnes oraz USB, na które wyraźnie niezadowolony z tego faktu, Luke zgrał materiały do zredagowania. Gordon poprosił, żebym część z nich pokazała mu jeszcze tego samego dnia podczas kolacji. Pewnie chciał sprawdzić, jak idzie mi praca pod presją czasu ponieważ nigdy nie miałam z tym problemów zamierzałam mu udowodnić że słusznie postanowił dać mi szansę w korytarzu natknęłam się na gościa agenta Blake'a którego mój gospodarz właśnie wprowadzał do salonu młody mężczyzna któremu dałabym jakieś 25 lat spojrzał na mnie z wyraźnym zainteresowaniem cześć jestem alek przedstawił się wyciągając do mnie rękę i błyskając białym uśmiechem nie wiedziałem że wesley ma dziewczynę Wesley? Agent Blake serio miał na imię Wesley? Tego się nie spodziewałam. Nie udało mi się powstrzymać parsknięcia śmiechem. Roxy, przedstawiłam się ściskając jego dłoń. I nie, nie jestem dziewczyną Wesleya. Rany, ledwie mi to przeszło przez gardło, aż znowu zachichotałam. Tylko współlokatorką. Mieszkam na górze. Aha. Alek zrobił głupią minę, po czym zerknął szybko na stojącego obok nas agenta Blake'a. Ten tylko założył ręce na klatce piersiowej, co pięknie wyeksponowało jego mięśnie ramion, ale w żaden sposób nie skomentował tej pomyłki. No dobra, sorry, jestem rehabilitantem. Roxen musi już iść, nie zawracaj jej głowy Alek. Odezwał się agent Blake, przerywając mu w połowie zdania. Dobrze wiedzieć, że nie tylko wobec mnie był nieuprzejmy. Idź lepiej do salonu. Alek posłał mi na pożegnanie pokrzepiający uśmiech, po czym posłusznie ruszył przed siebie. Wyminęłam agenta Blake'a i skierowałam się ku schodom, ale chwycił mnie za rękę. Jego palce objęły mój nadgarstek i chociaż nie pociągnął mocno, odruchowo się zatrzymałam, czując jakby przepłynął między nami prąd. Obejrzałam się na niego zdumiona, a on puścił mnie pospiesznie. Miałam ochotę rozetrzeć nadgarstek, bo skóra paliła mnie od jego dotyku. Ciekawe, czy też to poczuł, czy tylko nie podobało mu się, jak na niego spojrzałam. Jeśli ma pani jakiekolwiek wątpliwości, to zapewniam, że jestem całkowicie zdolny do ochrony pani, panno Sherwood. Odezwał się przyciszonym głosem, żeby Alek nie usłyszał nas z salonu. Rehabilitacja nie ma z tym nic wspólnego. Musiałem ją podjąć, jeśli chcę kiedykolwiek wrócić do pełnej sprawności. To całkowicie zrozumiałe, zmarszczyłam brwi. Nie musi mi się pan tłumaczyć. Czy dałam panu kiedykolwiek do zrozumienia, że nie wierzę w pana umiejętności? Posłał mi protekcjonalne spojrzenie. Poza tymi razami, kiedy uciekła pani bez słowa z mieszkania, a potem oświadczyła, że bez względu na moje zdanie, wybiera się pani na kolację? Parsknęłam śmiechem. Może ten facet jednak miał poczucie humoru? Ależ te sytuacje wcale nie oznaczają, że panu nie ufam. Posłałam mu uśmiech, na który w żaden sposób nie odpowiedział. W końcu kiedyś znudzi mi się prowokowanie go, pomyślałam. Wręcz przeciwnie. Powierzam panu swoje życie i wierzę, że będzie go pan strzegł, nawet mimo mojej lekkomyślności. Przez chwilę wpatrywaliśmy się w siebie bez słowa. Czułam między nami napięcie, którego źródłem wcale nie byłam ja. Na ustach wciąż błąkał mi się lekki uśmiech, który jednak zniknął, kiedy uświadomiłam sobie, co się właśnie działo cholera. Zrobiłam krok do tyłu i sięgnęłam ręką za siebie, aż wymacałam poręcz schodów. W jakiś sposób sprawiła, że poczułam się pewniej, a serce przestało mi tak szybko bić. Nie będę pana dłużej zatrzymywać, powiedziałam, starając się robić wrażenie beztroskiej. Rehabilitant na pana czeka. Odwróciłam się na pięcie i uciekłam, zanim zdążył coś odpowiedzieć lub w ogóle zareagować. Drewniane stopnie skrzypiały, gdy przeskakiwałam co dwa, by jak najszybciej ukryć się na piętrze. To nie mogło się dziać naprawdę. Nie mógł mnie pociągać ten gbur ze FBI. Po pierwsze, on nawet nie chciał normalnie ze mną rozmawiać, nie mówiąc już o czymkolwiek innym. Po drugie, musiałam wytrzymać z nim trzy miesiące. To byłyby naprawdę krępujące trzy miesiące, gdybym na samym początku poszła z nim do łóżka. Zamknęłam się w swojej sypialni na piętrze i chwyciłam służbowego laptopa, zamierzając zająć się pracą i nie myśleć o niczym innym. Przecież byłam dorosłą kobietą. Mogłam się powstrzymać, nawet jeśli chętnie bym się dowiedziała, czy w łóżku agent Blake też byłby takim guburem. Rany. Po prostu o nim nie myśl, to nienormalne, Sherwood. Pomyślałam ze złością. To pieprzony agent FBI. W dodatku bardzo niesympatyczny, ponury i wkurzający. Owszem, ma niezłe mięśnie i pewnie wyglądałby świetnie bez koszulki, ale to przecież żadna zaleta. Nie potrzebowałam faceta na jedną noc. Zasadniczo, w ogóle nie potrzebowałam faceta. Ci dotychczasowi nigdy długo ze mną nie wytrzymywali. Z mętlikiem w głowie otworzyłam komputer i wpisałam hasło, które podał mi Luke. Najwyraźniej nikt nie korzystał z laptopa od czasu, gdy Agnes zrezygnowała z pracy. Na pulpicie było niemal pusto. Nie znalazłam tam żadnych starych dokumentów ani plików. Pewnie ktoś wcześniej wyczyścił dysk. Przekopiowałam z USB materiały od Luka i zajęłam się redakcją pierwszego artykułu, z każdą chwilą coraz bardziej przeklinając mój genialny pomysł znalezienia pracy w lokalnej gazecie. Tekst traktował bowiem o krowie która wlazła na okoliczne bagna, i musiały ją wyciągać dwie jednostki straży pożarnej. Poważnie. Takie właśnie newsy znajdowały się w Belleville Daily. Męczyłam się, redagując tekst, a potem doszłam do wniosku, że może to odpowiedni moment, by poskarżyć się na swój los z Sydney, mojej chyba jedynej przyjaciółce i bezpośredniej przełożonej w Nowym Jorku. Nie chciało mi się zmieniać komputera, więc weszłam w przeglądarkę służbowego. Właściwie natychmiast zorientowałam się, że nikt nie wykasował historii przeglądania. Zachowały się również wszystkie hasła mojej poprzedniczki. Kiedy weszłam na pocztę, automatycznie zalogowało mnie na konto Agnes. Chciałam czym prędzej się z niego wylogować, wtedy jednak zobaczyłam tytuł nieodczytanego e-maila na samej górze, którego nadawcą był niejaki lub była niejaka sami 1412. Gdzie jesteś? Wahałam się przez chwilę, bo nie chciałam naruszać prywatności poprzedniej właścicielki laptopa. W końcu jednak ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem i kliknęłam e-mail. Wiadomość miała zaledwie kilka linijek: Agnes, gdzie ty jesteś? Miałaś być w Baton Rouge tydzień temu. Nie mogę się dodzwonić na Twoją komórkę. Nie odpowiadasz na smsy i wiadomości na messengerze. Co się z Tobą dzieje? Odezwij się do mnie, martwię się o Ciebie. Sam. Zmarszczyłam brwi i przez chwilę wpatrywałam się w wiadomość, nie wiedząc, co dalej zrobić. Zignorować? E-mail przyszedł trzy dni temu. Możliwe, że od tego czasu Agnes już się znalazła. Może jej chłopak lub przyjaciółka, nie byłam pewna płci, po prostu panikowali. Może nic takiego się nie stało. A może to, co powiedział mi Gordon na temat wyjazdu Agnes, nie było prawdą. Zanim zdążyłam się przekonać, że to zły pomysł, kliknęłam odpowiedź i wystukałam szybką wiadomość do sami 1412. Zamierzałam tylko się upewnić, że wszystko było w porządku, nawet jeśli moja intuicja podpowiadała mi, że nie było. Wręcz krzyczała do mnie, co bardzo mi się nie podobało. Aż za dobrze znałam to uczucie. Podobne przeczucie miałam wtedy, gdy wpadłam na trop afery z wyciekiem. Nauczyłam się ufać swojej intuicji, bo rzadko kiedy się myliła, z czego nie zawsze byłam zadowolona. Chwilowo zrezygnowałam w końcu z dzwonienia do Sydney i skupiłam się na pracy, próbując oderwać myśli teraz już nie tylko od agenta Blake'a, ale też od Agnes i jej nieobecności. Resztę popołudnia spędziłam na redagowaniu artykułów, aż w końcu wykorzystałam wszystkie materiały podrzucone mi przez Luka. Potem musiałam jeszcze przygotować się do kolacji i zastanowić, w co najlepiej ubrać się na taką okazję. Uświadomiłam sobie, że zrobiło się już naprawdę późno. Wybrałam w końcu lekką, dopasowaną zieloną szmizierkę z paskiem w talii. Chyba powinnam przestać przywiązywać tak dużą wagę do tego, w co się ubieram. Przed wyjściem złapałam komórkę, portfel, kluczyki do samochodu i schowałam to wszystko do torebki razem z gazem pieprzowym, który kupiłam po incydencie w Nowym Jorku. Mogłam być bezmyślna, ile tylko chciałam, ale to nie znaczyło, że się nie bałam, wręcz przeciwnie. A potem zerknęłam jeszcze w służbowy komputer Agnes i zamarłam, widząc odpowiedź od sami 1412. Skąd masz dostęp do konta Agnes i co o niej wiesz? Dwa tygodnie temu przestała się odzywać, i od tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. Nie jest aktywna na Facebooku i z tego co ustaliłam, nie odzywa się też do innych znajomych. Wyjechała w ogóle z Belwill? I z kim właściwie rozmawiam? Sam. Nie miałam czasu odpowiadać, jeśli nie chciałam się spóźnić na kolację z Gordonem. Postanowiłam więc zrobić to po powrocie. Zatrzasnęłam laptopa, schowałam go pod łóżko i wybiegłam z mieszkania zewnętrznymi schodami, żeby uniknąć spotkania z agentem Blake'em. Sprawa Agnes cały czas nie dawała mi jednak spokoju. Gordon powiedział, że wyjechała, ale w Baton Rouge, gdzie miała studiować, prawdopodobnie nikt jej nie widział. A już na pewno nie widziała jej ta osoba, która próbowała się z nią skontaktować e-mailowo. Oczywiście to mogło oznaczać, że Agnes po prostu zmieniła plany i nie miała ochoty kontaktować się ze znajomymi, ale to wydawało się bardzo mało prawdopodobne. Kiedy w końcu dotarłam do odpowiedniej restauracji Gordon Rozier już czekał: Knajpka była bardzo elegancka, położona centralnie na głównym placu. podziękowałam sobie w myślach za założenie sukienki. Część stolików przykrytych białymi obrusami znajdowała się pod markizą, na dworze, część z kolei w środku, w sporej sali utrzymanej w barwach kawem z mlekiem i brązu. Było bardzo południowo. Dobry wieczór, cieszę się, że dotarłaś. Na mój widok podniósł się od stolika i uśmiechnął szeroko, po czym podszedł bliżej, by pomóc mi usiąść. Jakbym była jakąś kaleką i sama nie potrafiła. Odpowiedziałam uśmiechem, nie pokazując po sobie rozdrażnienia. Pięknie wyglądasz. Jak droga? Bezproblemowo. Odparłam siadając i chwytając menu. Wynajęłam samochód i powoli poznaję wszystkie drogi Belwil. Może niedługo wypuszczę się nawet na jakąś wycieczkę poza miasto. Gdybyś potrzebowała przewodnika, daj znać. Gordon mrugnął do mnie porozumiewawczo. Mieszkam w Belwil od urodzenia, znam okolice jak własną kieszeń. Właściwie cała moja rodzina stąd pochodzi, wiesz? Kilkanaście pokoleń wstecz. Moi przodkowie należeli do jednej z rodzin, które założyły to miasteczko, jeszcze w XVIII wieku. Wpatrzyłam się w niego ze zmarszczonymi brwiami. Wyglądał bardzo elegancko i przystojnie w garniturze i koszuli w kratę, chociaż zastanawiałam się, jakim cudem nie było mu gorąco. Całe szczęście, że nie miał krawata. To bardzo ciekawe, powiedziałam z entuzjazmem. Czy ktoś wpadł już na to, by opisać takie historie w waszej gazecie? Wybacz, nie miałam czasu na przejrzenie poprzednich numerów, a to wydaje mi się interesującym tematem. No wiesz, poznanie potomków rodzin założycielskich. Pewnie część mieszkańców byłaby ciekawa, kim są ludzie, których przodkowie zakładali to miasto. Co tym sądzisz? Gordon roześmiał się i przyjrzał mi się z zaciekawieniem, roziskrzonym wzrokiem. Już myślisz o pracy, co? Czuję, że to był dobry pomysł, by dać ci u nas szansę. Możemy mieć z ciebie pożytek. Dzięki tym słowom przypomniałam sobie o USB, które przyniosłam dla niego w torebce. Wyjęłam je czym prędzej i mu podałam. Tutaj masz opracowane artykuły na podstawie materiałów od Luka. Przepraszam, że nie wydrukowałam, ale nie miałam na czym. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Na pewno. Zmarszczył brwi, przyglądając się USB. Naprawdę przygotowałaś to wszystko w jedno popołudnie? Czy ty nie masz do roboty nic innego, dziewczyno? Chciałam się wykazać. Uśmiechnęłam się, rozbrajając, rozkładając ręce. I pokazać ci, że zależy mi na tej pracy, bo naprawdę mi zależy. Myślę, że mogłabym mieć kilka ciekawych pomysłów na nowe tematy. Poza rodzinami założycielskimi, myślałam jeszcze o. Spokojnie, Roxy. Przerwał mi, po czym wyciągnął rękę ponad stolikiem i położył na mojej dłoni. Zesztywniałam. Możemy o tym wszystkim porozmawiać jutro w redakcji. Zazwyczaj pracujemy od dziewiątej do piątej. Ale oczywiście rozumiem, że część pracy możecie wykonywać w terenie lub w domu. Mnie zależy bardziej na wynikach. Jeśli chcesz, jutro omówimy twoje pomysły i propozycje. Jestem otwarty na wszystkie, zwłaszcza, że wydajesz się bardzo inteligentną i bystrą dziewczyną. Uniosłam brew. Miałam ochotę cofnąć dłoń, ale było mi zwyczajnie głupio. Nie chciałam zrazić do siebie mojego nowego szefa, a przecież nie robił nic strasznego. Może tylko ja byłam z tych, którzy raczej nie lubią, gdy dotykają ich obcy. O czym więc chcesz dzisiaj rozmawiać, podjęłam, widząc, że na to czekał. O wszystkim, tylko nie o pracy zaśmiał się. Chciałbym na przykład dowiedzieć się czegoś o tobie. Kim jesteś, skąd pochodzisz, w jaki sposób wylądowałaś w takim miejscu jak Belwin. Mogę ci też opowiedzieć o mieście, jeśli masz ochotę. No i obiecałem poznać cię z kilkoma znaczącymi ludźmi z miasteczka. Jak pewnie się domyślasz, skoro sam jestem potomkiem założycieli, nieźle dogaduje się też z innymi rodzinami o podobnym statusie? Kilka z nich będzie tu dzisiaj na kolacji. Swoją drogą owoce morza w tej knajpie są fenomenalne. Zdecydowanie powinnaś ich spróbować. Lubisz chyba owoce morza? Skoro mieszkałaś w Nowym Jorku, na pewno poznałaś wiele rodzajów kuchni, dużo więcej niż może zaoferować ci Belleville. Przez chwilę przyglądałam mu się z oszołomieniem, bo powoli zaczynałam rozumieć o co mu chodziło. Agent Blake miał rację, kiedy mówił, że w Belleville nikt nie ufa obcym. Gordon Rozier najwyraźniej też nie, skoro chciał dowiedzieć się o mnie wszystkiego. Z pewnością zamierzał mnie w ten sposób sprawdzić ale oferował też mnóstwo informacji, które mogły mi się przydać. No i miałam okazję, żeby zapytać go o Agnes. Delikatnie rzecz jasna, musiałam jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Rozejrzałam się po sali, próbując dostrzec ludzi, których chciał mi przedstawić. Poważna para małżeńska, która posilała się dwa stoliki od nas, była podobno właścicielem największego majątku w Belleville. Nieco dalej, jak wyjaśnił mi szeptem Gordon, siedział burmistrz ze swoją narzeczoną. Uważnie zapamiętywałam ich nazwiska, mając nadzieję, że gdy zostanę im przedstawiona, oni także mnie zapamiętają. W końcu byli moimi potencjalnymi rozmówcami, jeśli miałam zrealizować pomysł na wywiady z potomkami założycieli Belville. A potem mój wzrok padł na jeden ze stolików w głębi sali. Siedział przy nim samotnie agent Blake. I z patrzył prosto na mnie.